gdzie są nasi wierni? Dlaczego ich tutaj nie ma? Dlaczego świątynie są pustawe? I tak sobie myślę, stojąc od ołtarza, nasi wierni zajmują się czymś innym. Pracą, domem, wychowaniem. To zajmuje ich czas. Tak lekko sobie pomyślałem kiedyś, dobrze, w takim razie poszukajmy ich. Poszukajmy ich. I zacząłem szukać. To był długi okres w moim życiu, kiedy byłem co do tego przekonany, że jeżeli raz w tygodniu jestem w kościele i raz w roku przystępuję do spowiedzi, no że to jest... tyle ma być. No. I takie było moje podejście do życia i do moich obowiązków jako katolika. W zasadzie to czuję się jakbym potrzebował ponownego chrztu. No wtedy sam to humorystycznie odbierałem, nie wiedziałem, że wkrótce coś w moim życiu się zmieni. W początku było normalne życie tak zwanej osoby wierzącej, czyli tak zwane normalne chodzenie do kościoła, związek małżeński, dwójka dzieci. Natomiast to, co się tutaj zaczęło w Rychwałdzie, to były pierwsze spotkania z Pismem Świętym. To były spotkania raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i to się tak powoli rozwijało. I to było, jak dobrze pamiętam, chyba w 2006 roku. Wydaje mi się, że bardzo ludzie czegoś potrzebują dzisiaj i to, czego potrzebują najbardziej dzisiaj, to jest po prostu tego, żeby ktoś wysłuchał ich, po prostu ich wysłuchał. Stwierdziłem, że moi rówieśnicy, przede wszystkim moi rówieśnicy, którzy już mają, jak to się mówi, coś za sobą, coś. Znaleziono pracę, rodzinę założono, może mieszkanie, dom. Tak naprawdę gdzieś w środku przeżywają taką pustkę, ale nie umieją sobie z tym poradzić, nie wiedzą gdzie iść, do kogo się zwrócić. Myślę, że pojawia się takie poczucie może pustki, takiego głodu wewnętrznego i w moim życiu były takie wydarzenia, że trudne dosyć i zaczęłam szukać pomocy dla siebie. I to była taka droga, taki impuls do tego, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Przyszedł taki moment, że popatrzyłem na krzyż i wtedy tak jakby wszystko się otwarło. To był ułamek sekundy, prawdopodobnie, kiedy poczułem, że ja sam muszę zrobić pewien krok w życiu, żeby dokonać zmiany w samym sobie. Ja myślę, że tutaj znalazłam więcej niż szukałam. Tak mogę powiedzieć, że odkryłam na nowo Pana Boga i to jest dla mnie najważniejsze. I to mogę powiedzieć jako świadectwo swojego życia, że byłam katoliczką, uczęszczałam do kościoła, natomiast na nowo się narodziłam. Od samego początku pierwsza wspólnota uczniów była naznaczona mocą łaski Ducha Świętego. I dzisiaj, kiedy wielu ludzi gubi się po prostu w świecie, nie potrafi odnaleźć w życiu parafialnym wspólnoty, mogą ją odnaleźć właśnie w takich centrach duchowości, gdzie znajdą środowisko wzrostu.
No i ja jestem właśnie tym uczestnikiem pierwszego kursu Alfy. Było nas chyba wtedy 12 albo 14. I to była pierwsza edycja. No i od tego się zaczęło. Ja po tym pierwszym kursie Alfy razem z żoną, której tutaj dzisiaj nie ma, jest w domu z dziećmi, pozostałem. Około 1000 ludzi, może 900, może 800 ludzi przeszło Alfę przez te 11 edycji. I jeśli oni chcą, to wracają, a my dajemy im tą możliwość i chcemy o nich dbać. Dbamy o nich, ale dbamy też tak naprawdę o to, żeby się w nich to życie rozwijało. Nie wierzyłam w to, że człowiek może się zmienić, że człowiek może się odrodzić. Nie wierzyłam w to. Ale później Pan Bóg przychodził delikatnie, zaczął przemieniać mnie, ale zaczął także przemieniać moje serce. I teraz cieszę się życiem i dziękuję Panu Bogu, że tutaj jestem. No taki kurs na pewno otwiera oczy na wiele spraw, wiele rzeczy, które spłycamy w codziennym życiu. To znaczy potrafi odtworzyć hierarchię wartości, pokazać, co jest w życiu najważniejsze i jaka jest nasza droga. Znalazłam to, co szukałam. Daje mi to satysfakcję, spełnienie i mam coraz więcej ufności, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, Panu Bogu po prostu. To jest proces, co się dzieje. Ja tego potrzebuję jakby na co dzień, do normalnego życia, takiego na co dzień. Natomiast nie wydaje mi się, że jestem na jakimś tam wierzchołku wiary czy czegoś, bo o dziwo, jak człowiek tak zaczyna bliżej właśnie poznawać siebie, czy zbliżać się do Boga, to się okazuje, że jeszcze kupa przed nim, roboty, prawda, trudności. Będąc tutaj, zauważyłem, że jedno małżeństwo, które dokonało wewnętrznej, osobistej przemiany, potem rzutuje na przemianę całej rodziny. Takich przykładów mam bardzo dużo. Ta miłość była taka człowiecza, taka jakby niewystarczająca, bo to była miłość taka moja i miłość mojego męża. A żeby to była miłość nasza, no to potrzeba nam właśnie Jezusa, żeby zrobić z tych dwóch miłości taką jedną miłość. Bo ja patrzyłam swoją miłością, Seweryn swoją, ja go tam gardałam do swojej miłości, przecież ja go kochałam, a z tej miłości bywało różnie. Nie było miłości, a wręcz był co? Stres, złość. Wrogość. I inne. Nienawiść. O, to już tak mocno. A wydawało nam się, że się przecież kochamy. Że mamy wszystko, nie? Jak się spotykamy z całą wspólnotą, to widzimy, że już nie musimy być tak dla siebie, ale dla innych. To jest takie bardzo piękne i spontaniczne. No ale być to jeszcze jest mało, bo dostałem zadanie. Dostałem zadanie brać udział w organizacji następnej. W międzyczasie okazało się, że trzeba zacząć grać i śpiewać. Ale mówię, no jestem potrzebny, mam potrzebę i sam z tego korzystam. Tutaj dzieł jest wiele, bo jest tak, są kursy Alfa. Od właściwie 2 lat działa w sposób taki stały Fraternia Franciszkańska. Czyli jest możliwość spotykania co tydzień w poniedziałki. Są różnego rodzaju rekolekcje, które w tej chwili zaczynają być już cykliczne. Prawda? Wiadomo, że jest cykl rekolekcji w maju, w czerwcu, potem we wrześniu, w październiku. Oni mówią tak, my to możemy robić, ale my potrzebujemy źródła. I ten dom jest takim źródłem dla nich, gdzie sami mogą się napełnić łaską, sami mogą doświadczyć i przeżyć moc spotkania, a potem obdarowywać to w swoich parafiach innych.
Wchodzę tutaj jak do swojego domu. To jest taki dla mnie drugi dom. Czuję się tutaj akceptowana. Właściwie odkryłam tutaj taki swoją drugą stronę. Czasem sobie uświadamiam, że przyjeżdżają tutaj osoby z Gdańska, z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa. No a ktoś mieszka powiedzmy 2 kilometry stąd i nie korzysta. To jest prawdziwy dom, bo dom się kojarzy z miłością, z bezpieczeństwem, ze spokojem i to nam daje Pan Bóg i daje nam to poprzez tych ludzi, których tutaj spotykamy też. Wychodzę stąd w pełni sił, tak jakby odrodzony, wolny. No to jest, czuję się jak ptak, który szybuje na niebie, wychodząc stąd. Franciszkański dom formacyjno-edukacyjny. Jaki ma być ten dom? Niech znajdą gościnę u Ciebie rozbitki Moabu. Bądź im ucieczką przed pustoszycielem. To miejsce stało się dla tych ludzi oazą. Prawdziwą oazą wiary, prawdziwą oazą nadziei i tego chyba, co najbardziej dzisiaj potrzeba nam wszystkim, bliskości wzajemnej, czyli wspólnoty.